drogo umiłowani bracia i siostry, naszym drogim Zbawicielu. Radujemy się z tego przywileju, tutaj wspólnie mamy. Jeszcze możemy ucztować naszego drogiego Zbawiciela w prawdzie i duchu prawdy. Przywożę wam pozdrowienia braterskiej miłości od Ludu Bożego. Gdziekolwiek miałem przywilej usługiwać. Ostatnio były to zbory pana w Szczecinie, w Wądrowcu i Oświęcimiu. Bracia i siostry zgromadzeni tam wszędzie przegłosowali, aby przekazywać miłość braterską innym i z przyjemnością to w obecnej chwili czyni. Drodzy bracia i siostry, pocieszyciele i pociecha. To będzie temat, którym się obecnie zajmiemy. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, pierwszy rozdział, od 3 do 7 wersetu, pisze nam: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ojciec miłosierdzia, a Bóg wszelki i pociechy, który nas cieszy w każdym ucisku naszym, abyśmy i my cieszyć mogli tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, tą z pociechą, którą my sami pocieszamy bywamy od Boga. Gdyż jako w nas obfitują utrapienia Chrystusowe, tak przez Chrystusa obfituje i pociecha nasza. Bo choć bywamy uciśnieni, na waszej to pociechy i zbawienia, które się sprawuje przez znoszenie tegoż utrapienia, które my cierpimy. Choć też pocieszeni bywamy, i to dla waszej pociechy i zbawienia. A nadzieja nasza mocna jest o was, ponieważ wiemy, iż jakości uczestnikami utrapienia, tak i pociechy. Apostoł wskazuje na Boga jako na źródło miłosierdzia i źródło wszelkiej pociechy. I mówi: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bóg wszelkiej pociechy. Jednak podobało się naszemu wielkiemu Stwórcy wszystko czynić i wszystko dokonywać przez Jezusa Chrystusa, Syna swego, o którym czytamy, że też uczynił Go Panem wszystkiego. Dlatego rozumiemy, że nasz drogi Zbawiciel jest również wielkim pocieszycielem. I znajdujemy Jego bezpośrednie wyrażenie wskazujące na to. W Ewangelii świętego Jana, 14 rozdział, a 16 werset. Oto słowa naszego drugiego Zbawiciela: a ja prosić będę Ojca, a innego pocieszyciela da wam, aby z wami mieszkał na wieki. Innego pocieszyciela, to znaczy takiego, który by pocieszał was, gdy ja nie odejdę. Gdy ja osobiście nie będę mógł was pocieszać tym pocieszeniem, którym was pocieszałem do tej pory. Możemy ocenić, do jakiego stopnia nasz Pan Jezus był pocieszycielem
gdy wspomnimy jego 3,5-letnią służbę i słowa, jakie przy jej końcu wypowiedział do swych wiernych apostołów. Powiedział im, a czytamy to w 18 wersecie 14 rozdziału Ewangelii Jana: nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. To znaczy, nie zostawię was sierotami pozbawionymi opiekuna. A co się tyczy jego troski wobec apostołów, gdy był z nimi, to znajdujemy wskazówkę zawartą w jego modlitwie do Ojca, w jego kapłańskiej modlitwie. Żaden z nich, to znaczy z tych, któryś mi dał, nie zginął. Tylko on, Syn zatracenia. Tak właśnie, jak to Pismo Święte przepowiedziało. Ale gdy sięgamy wstecz, to chcemy powiedzieć, drodzy bracia i siostry, że już dużo, dużo wcześniej, za pośrednictwem proroków, przepowiedziano o naszym Panu, że będzie pocieszyciel. Znajdujemy 3 wersety Starego Testamentu, które słusznie uznano za najpiękniejsze wersety Starego Testamentu, które słusznie uznano za przepełnione najwspanialszą bodajże treść. Udajmy się do proroctwa Izajaszowego, 61 rozdział, od 1 do 3 wersetu. Duch panującego Pana jest nade mną. Przeto mię pomazał Pan, abym opowiadał Ewangelię ci. Posłał mnie, abym zawiązał rany tych, którzy są skruszone do serca. Abym zwiastował pojmanym wyzwolenie, a więźniom otworzenie dzielnicy. Abym ogłosił miłościwy rok pański, dzień pomsty Boga naszego. Abym cieszył wszystkich płaczących. Zauważmy, drodzy bracia i siostry. Abym cieszył wszystkich płaczących. Abym sprawił radość płaczącym w Syjonie. A dał im ozdobę miasto popiołu. Olejem wesela miasto smutku. Odzień chwały miasto ducha ściśnionego. I będą nazwani drzewami sprawiedliwości, rozumiem, szczepieniem pańskim, abym był uwielbiony. Co to wszystko znaczy? To wszystko znaczy, drodzy bracia i siostry, że nasz Pan Jezus był pocieszycielem w Syjonie ponad wszystkich innych pocieszycieli. Darzył sympatią łagodnych, skromnych i mających dobre intencje. We wszystkich ich słabościach, próbach i trudnościach. To właśnie jest owo oddziaływanie, jakie charakter i słowa Jezusa wywierają obecnie na nasze serca, i również na serca wielu takich osób, które nie są Jego ludem w sensie pełnego poświęcenia. Nie przez ustawiczne strofowanie apostołów i oskarżanie ich, lecz przez to, że zamiast oskarżać Panu współczuć,
pomagał i pobłażliwie, wspaniałomyślnie tłumaczył intencje ich serc, dzięki czemu stawali się coraz wierniejszymi mieszkańcami, gotowymi nawet na śmierć. To właśnie jest ta cenna charakterystyka pocieszyciela. Przypomnijmy sobie wypadek, czy też przypadek raczej z niewiastą przyłapaną na cudzołóstwie. Tak jak mamy to opisane w Ewangelii Jana, 8 rozdział, od 3 wersetu do 11. Tam nie wystąpiła u naszego Pana jakaś wielka tyrada, tak jak faryzeusz wygłosił tyradę słów wobec tej niewiasty. Ale zwróćmy uwagę na wypowiedzianą przez Jezusa naganę skierowaną do tych, którzy stali wokół. Powiedział: kto z was jest bez grzechu, niech na nią pierwszy kamień rzuci. Zauważmy, drodzy bracia i siostry, że gdy wszyscy w ten sposób zostali przekonani o pewnych niedoskonałościach znajdujących się w nich samych, to nasz Pan rzekł do tej niewiasty: ani ja Ciebie nie potępiam, idźże, a już więcej grzeszysz. Zwróćmy także uwagę na postępowanie Jezusa wobec apostoła Piotra. On przeszedł bardzo bolesne doświadczenie. Przecież zaklinał się i przysięgał, zapierając się Jezusa. Wielu spośród pańskich naśladowców, znalazłszy się na jego miejscu, uznałoby za swój obowiązek udzielić Piotrowi publicznej nagany w obecności może wszystkich apostołów i doprowadzić Piotra do publicznego wykazania jego przewinienia, jego grzechu, zaparcia się Panu, a potem być może przy wielu nadarzających się okazjach rzucałby w twarz Piotrowi jego słabość i jego brak wierności. Ci, którzy tak postąpiliby, na pewno nie naśladowaliby właściwie Ducha Pańskiego. Na pewno nie byliby i nie są, jeśli taką mają charakterystykę, synami pociechy. Ponieważ tacy aż do dzisiaj są inicjatorami sporów, którzy często złośliwie powstrzymują, jak gdyby to dzieło, którego wykonania i posuwania naprzód sami pragną w istocie. A co głos mistrza mówi? Weźmijcie jarzmo moje na siebie i uczcie się ode mnie. Proporcjonalnie do tego, drodzy bracia i siostry, jak uczymy się od Pana, stajemy się nie tylko rzecznikami prawa, lecz szczególnie rzecznikami miłosierdzia, miłości, pomocy i pociechy.
i pociechy właśnie. Jak dotąd, według tego, co pokazuje opis biblijny, nie spostrzegliśmy, aby nasz Pan choć raz wypomniał Piotrowi jego bluźnierstwo i jego brak lojalności. Piotr wiedział o tym, bez przypominania. On z tego powodu i tak już płakał. Zwyczajne słowo nagane ze strony naszego Pana naprawdę mogłoby go zniechęcić. Być może beznadziejnie mogłoby go zniechęcić. Najbliższe naganie w zachowaniu naszego Pana było zadaniem pytania: Szymonie Jonaszowi, miłujesz się mnie? Oby wszyscy, drodzy bracia i siostry, którzy chcieliby stać się prawdziwymi synami i córkami pociechy, przyjęli tę lekcję od wielkiego nauczyciela. Nie, aby zwalczać, nie, aby karać, naprawiać, gromić, udzielać nagany, lecz tak dalece, jak to możliwe, unikać takiego postępowania. Wnikając nie tyle w przeszłość, co w teraźniejszość, aby dowiedzieć się, jaka jest obecna postawa grzesznika wobec Pana i wobec jego ludu. Wszyscy potrzebujemy pocieszenia. Kościół potrzebował pocieszenia. Gdyby go nie potrzebował, to nasz Pan nie zwróciłby na ten fakt uwagi. Ale on powiedział: jeśli nie odejdę, pocieszyciel on, to znaczy Duch Święty, nie przyjdzie. Nie będzie zesłany. To błogosławieństwo przysłania pocieszyciela miało być udzielone Kościołowi. Ono rzeczywiście miało przynieść pocieszenie wskutek nadzwyczaj wielkich i drogocennych obietnic, jakie przed Kościołem miały być rozpoczone, jakie Kościół Chrystusowy miał przedstawione przed umysłem serca, by je zrozumiał i ocenił. To Duch Święty, który był zesłany na Kościół w Dniu Zielonych Świąt, był tym pocieszycielem. Czy on miał być czynnikiem nagany? Rzeczywiście nasz Pan wyrażał się o Duchu Świętym jako o czynniku ganiącym, ale nie ganiącym Kościół Chrystusowy. Jezus powiedział, a mamy to w Ewangelii Jana 16, rozdział, a 8 werset napisany: a On, przyszedłszy, będzie karał świat z grzechu i z sprawiedliwości i z sądu. Sugestią najbliższą udzielaniu nagany w związku z postępowaniem Ducha Świętego wobec Kościoła jest ta, którą podaje apostoł Paweł, gdy mówi: a nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia. I także, gdy mówi: Ducha
nie zagaszają. Cytowaliśmy listy do Efezjan, 4:30 i 1 do Tesaloniczan, 5:19. Widzimy więc, że potrzebna była i jest Kościołowi pociecha. Czy tylko Jezus udzielał tego pocieszenia? Nie. Lud Boży miał również przywilej dołączyć do tych dwóch wielkich pocieszycieli. Boga i naszego drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Drodzy bracia i siostry, to jest przywilejem każdego z nas. Byśmy dołączyli do tych dwóch wielkich pocieszycieli. Szczególnie, gdy oddaliśmy im nasze serca poświęcenia. Jak pięknie było powiedziane o jednym z braci w Dziejach Apostolskich. Czytamy o tym w 4:36. Teliosas, który nazwany był od apostołów Barnabaszem, to się wykłada syn pociechy. W pierwotnym kościele byli tacy, którzy dołączyli się do Jezusa, którzy zauważyli cudowną metodę tego nauczyciela, którzy zauważyli wspaniałość jego miłości, którzy zauważyli przestronność jego umysłu i serca i zapragnęli być podobnie synami pocieszenia, tak jak Jezus, ten wielki Syn Boży, jest synem pocieszenia. O, drodzy bracia i siostry, co za wielki przywilej spotyka każdego, kto oddał swoje serce. Możemy podobnie jak Jezus i jak Bóg być pocieszycielami jednym i drugim. Ma się rozumieć, że w tym celu są niezbędne pewne elementy. Przede wszystkim jest potrzebny Duch Święty. Przypominamy sobie, co czytaliśmy przed chwilą w proroctwie Izajaszowym. Duch panującego Pana jest nade mną, mówi Pan. Listem. To było to święte pomazanie, które było nad nim. Nad całym kompletnym Chrystusem. To Duch Święty pocieszał Kościół. Przez usługę naszego Pana. I przez usługę tych, którzy przyłączyli się do naszego Pana, by być tymi pocieszycielami. A jak Duch Święty pociesza Kościół? Po pierwsze, umożliwiając ludowi Bożemu przyjść do takiej jedności z prawdą i Panem, iż możemy w znacznym stopniu nie tylko patrzeć na sprawy z boskiego punktu widzenia, ale także z boskiego punktu widzenia doceniać je i odczuwać. Bo chociaż Duch Prawdy znajduje się w Słowie Prawdy, tym niemniej zachodzi konieczność, aby oczy naszego zrozumienia zostały otwarte tak, abyśmy byli zdolni zrozumieć Słowo Prawdy. I wtedy to pocieszenie prawdy może wypełniać nasze serca, i ono może promieniować na zewnątrz, ponieważ będziemy pełni Ducha Świętego. Ten Duch Święty będzie wypływał z naszych umysłów serc, z naszych słów, z naszych twarzy, z naszej wspólnej społeczności, z uśmiechu, z oblicza. Tak,
to wszystko będzie czynnikiem pocieszania. Ten Duch Święty ma się rozumieć i musi być także w Kościele, w zgromadzeniu Ludu Bożego. On musi stać się siłą witalną naszych serc, bracia i siostry. Brat mówił nam przed chwilą, w poprzednim temacie, byśmy chwycili się życia wiecznego. Ten, kto nie ma siły witalnej w sobie, nie ma życia, jest bliski śmierci. Dlatego, że siły witalne, siły życiowe opuściły go. Co daje siłę witalną naszym nowym umysłom i sercom, naszej woli? To właśnie Duch Święty, który przepełnia i obficie występuje w Słowie Bożym, ale gdy napełnimy się tym Duchem Świętym, tym świętym Bożym Duchem, który daje nam upoważnienie, by być pocieszycielami drugich, On staje się siłą witalną naszych serc, naszej woli, naszych nowych umysłów. O wczesnym Kościele czytamy w Dziejach Apostolskich 9 rozdział, a 31 werset, że chodził w bojaźni pańskiej, to znaczy w czci dla Pana. I że doznawał pociechy Ducha Świętego, właśnie dlatego, że był napełniony Świętym Duchem Bożym. To po pierwsze. Po drugie, ten Duch daje nam pociechę przez Pismo Święte, przez obietnice Boże, przez prawdę. Bo czyż nie jest On Duchem tej prawdy? Słowo Boże, jako przewód prawdy, ma nas pocieszać proporcjonalnie do tego, jak Duch Święty prowadzi nas do jej zrozumienia. I o tym tak właśnie czytamy. Apostoł mówi do Rzymian w 15 rozdziale, a 4 werset. Bo cokolwiek przedtem napisano, w Starym Testamencie. Słyszeliśmy o tym dzisiaj pierwszy wykład. Brat pokazał nam, jak w starożytności mężowie Boży, pędzeli będąc Duchem Bożym, byli pisarzami tych słów na przestrzeni wieków. To jest Słowo Boże. Apostoł, odnosząc się do Starego Testamentu, mówi nam, bo cokolwiek przedtem napisali, ku naszej nauce, to znaczy ku naszemu pouczeniu, dlatego właśnie celu napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę pism nadzieję. Więc to po drugie, pociecha pism. I trzeci element. Lud Boży, bracia, Kościół, ogólnie mówiąc, proporcjonalnie do stanu nasycenia Duchem Świętym i znajomości prawdy, którą ten Duch pozwala im docenić i zrozumieć, stają się Jego przedstawicielami. Przedstawicielami Świętego Ducha Bożego. W Kościele stają się pocieszycielami. To właśnie jest opinia apostoła, gdy do Rzymian w 15 rozdziale, a 5 wersecie mówi nam, a Bóg cierpliwości i pociechy niech wam da, abyście byli jednomyślni między sobą według Chrystusa Jezusa. Czym pocieszamy drugi? Co jest źródłem pociechy?
wróćmy do słów Izajasza proroka. 61 rozdział. Myśmy do tej pory zauważyli, co to znaczy otrzymać pocieszenie przez Ducha Świętego. Od Boga, od Jezusa i od braci, którzy przyłączyli się do grona pocieszycieli. Ale teraz zobaczmy zawartość tego pocieszenia. Czym? Co to za nadzieja pociesza? Co to za pociecha pism, które przychodzą do nas i radują nas? Co więcej, co to za pociecha, która cieszy i cieszy będzie? Drodzy bracia i siostry, nie myślmy, że tylko ludzkość potrzebuje pocieszenia. Cały świat potrzebuje pocieszenia. Potrzebuje wielkiej pociechy. Ludzie są w okropnym stanie. Ludzie są w beznadziejności pogrążeni. Ludzie są pogrążeni w wielu smutkach. Wylewają wiele łez. Popełniają rzeczy niedopuszczalne. Nawet do targnięcia się na własne życie włącznie z rozpaczy. Bo odczuwają beznadziejność obecnego położenia i obecnych warunków. Czyż świat nie potrzebuje pocieszenia? Tak, drodzy bracia i siostry. Nie ma kto by pocieszył rodzinnicy. Drodzy bracia i siostry, lud Boży posiada to, co może najbardziej pocieszyć człowieka. Tak. My mamy balsam, którym możemy pocieszyć ludzkie serce. Mamy cudowny balsam tego wspaniałego kaznodziei, o którym czytamy w Piśmie Świętym, że nigdy nie mówił człowiek tak, jak o ten człowiek. A więc zobacz. Jezus powiedział, Duch panującego Pana jest nade mną. On powiedział, że przyszedł, aby zwiastował pojmanym wyzwolenie. Wskutek tego, że ducha istnieje. Że był pomazany dla tego szczególnego celu. Przygotowany odpowiednio przez Jehowę. To dotyczy całego ludu Bożego. To, co było prawdziwe w odniesieniu do głowy, musi być prawdą w odniesieniu do każdego naśladowca. Dlatego możemy powiedzieć również, Duch panującego Pana jest nade mną. I Pan mnie pomazał, abym czynił pewne rzeczy. Jakie? Abym zwiastował pojmanym wyzwolenie. Tak, jest to poselstwo radosnej nowiny, że ci, którzy są pojmani przez grzech, którzy są w mocy szatana, w mocy przekleństwa, wyroku Adamowego, będą wyzwoleni. Cały lud ludzki. A więźniom otworzenie cielnicy. Co za wspaniałe poselstwo, że cielnica grobu śmierci będzie otwarta. Cudowna rzecz. Ilu płacze dzisiaj na ziemi? Bo ich bliscy poszli do więzienia śmierci. A gdyby choć wiedzieli, że oni są w stanie śmierci, w którym śpią w Jezusie. Ale oni o tym nie wiedzą. Oni snują różne niewyobrażalne rzeczy w swych umysłach. Różne dociekania. Jedni myślą, że ich bliscy poszli do czyśćca. A inni myślą, że być może poszli do piekła na wieczne męki. Co za strapienie umysłu.
ale Pismo Święte mówi o tych zmarłych ustami apostoła Pawła w pierwszym do Tesaloniczan, 4 rozdział, gdzie apostoł wyjaśnia Kościołowi nadzieję zmartwychwstania i ofiarę Jezusa Chrystusa jako tą, która będzie przyczyną wyzwolenia wszystkich ze stanu upadku Adamowego. I konkludując, apostoł mówi: dlatego nie smucimy się jako insi, którzy nadziei nie mają. Bo rozumiemy, że wszyscy, którzy zasypiają w śnie śmierci, nie udają się do miejsc wiecznych mąk, ale śpią w Jezusie, bo cena pokutu została na Kalwarii przygotowana, aby mogli znowu wrócić do życia. A więc Jezus mówi, abym zwiastował więźniom otworzenie kielnicy, abym ogłosił miłościwy rok pański, rok zbawienia wieku Ewangelii. Oto dzień zbawienia Kościoła, ludu Bożego, ale także rok pański przyjemny, to jest zbawienie tysiąclecia dla rodziny ludzkiej, która obecnie znajduje się w niewoli grzechu i śmierci, a którą Chrystus zbudzi do życia, wskrzesi z grobu. I czytamy w Ewangelii Jana 5:28: nie dziwujcie się temu, choć idzie godzina, gdy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Syna Człowieczego i wyjdą z nich. Tego Syna Człowieczego, który będzie służył całej rodzinie ludzkiej procesem zbawienia, procesem doprowadzenia jej do harmonii i społeczności zgodnie na warunkach posłuszeństwa, a wszystkim sobie posłusznym będzie przyczyną zbawienia wiecznego. Więc ludzie usłyszą Jego głos i wielu będzie posłusznych temu głosowi i otrzyma zbawienie wieczne, życie wieczne. A więc jest to rok tysiącletniego zbawienia dla rodziny ludzkiej także. Abym cieszył wszystkich płaczących. O, drodzy bracia i siostry, jak wielu wylewa łzy, jak wielu płaczących potrzebuje pociechy, to polecenie dane ludowi Bożemu z pewnością obejmuje pocieszanie smucących się i płaczących przez prawdę i ducha prawdy. Szczególnie w obecnym czasie ucisku lud Boży często udziela i często będzie potrzebował udzielać pociechy w miarę potrzeby. A szczególnie wtedy, gdy zbliżymy się do najsurowszej fazy ucisku. Istnieje poselstwo o pocieszaniu i zbliżającym się królestwie, które było ogłaszane i będzie ogłaszane wtedy, gdy będzie to potrzebą chwili. A szczególnie w drugiej fazie ucisku Jakuba, która zasmuci nie tylko Żydów, ale która zasmuci również wielu ludzi światowych, a nawet nie wahamy się powiedzieć, obu ludzi światowych na ziemi, którzy wówczas będą żyli. Mamy wiele biblijnych tekstów, które nam to pokazują. Bracia i siostry, wybaczą, nie będziemy ich cytowali, ponieważ czas nasz bardzo szybko upływa. Ale chcielibyśmy wiele z nich zacytować. Powiemy tylko, że Biblia jest przepełniona myślami o takim pocieszaniu rodziny ludzkiej przez lud Boży. Myślimy,
że poświęceni obozownicy epifanii w większości, ogólnie rzecz biorąc, będą mieli ten przywilej czynić to tym ogromnym, wzrastającym w czasie ucisku w jego końcowych stanach przez to szlachetne, piękne poselstwo Słowa Bożego, przez tę cudowną nadzieję, iż Bóg zniszczył królestwo szatana w ostatnich paroksyzmach ucisku i że Jehowa króluje przez Syna swego Jezusa Chrystusa. I będzie to poselstwo do narodów: uspokójcie się, a wiedzcie, że ja Bóg. To poselstwo, które w 46 psalmie jest zawarte w 9 wersecie. Dalej czytamy w tekście rozważanym przez nas: abym sprawił radość płaczącym w Syonie. To również ma swoją wielką wymowę. Wielu płacze w nominalnym Syonie, nominalnym duchowym Syonie, ale wielu płacze także, drodzy bracia i siostry, w małym Babilonie, będąc w niewoli małego Babilonu. To jest symbolizowane przez płaczących Żydów w niewoli babilońskiej. W 137 psalmie mamy zawartą tę myśl, wersety od 1 do 6. Nad rzekami babilońskimi tameśmy siadali i płakali, wspominając na Syjon. Na wierzbach, które są w nim, zawieszaliśmy harpy nasze. A gdy nas tam pytali ci, którzy nas zawiedli w niewolę o słowa pieśni, chociażeśmy byli zawiesili pieśni radości, mówiąc: śpiewajcie nam pieśni z pieśni syjonskich, odpowiedzieliśmy: jakoż mamy śpiewać pieśni pańską z ziemi do ziemi? Jeśli to cię zapomnę o Jeruzalemie, niech zapomni sama siebie prawica. Niech przylgnie język mój do podniebienia mego. Jeśli bym na cię nie pomniał, jeśli bym nie przełożył Jeruzalemu nad największe wesele moje. Drodzy bracia i siostry, w jakiej niewoli strasznej był naród izraelski uciekający. W jak strasznej niewoli znajduje się lud Boży przez cały okres wieku Ewangelii w Wielkim Babilonie. I w jak strasznej niewoli znajduje się lud Boży w małym Babilonie w obecnej doby. To właśnie ilustruje nam pięknie tę psalm. Ta klasa jest również przedstawiona przez tych, którzy wzdychają i narzekają nad wszystkimi obrzydliwościami popełnianymi w chrześcijaństwie. 9 rozdział proroctwa Ezechiela, 4 werset. W 9 rozdziale jest przedstawione to, jak mąż z kałamarzem pisarskim stawiał znak na czoło. I są przedstawieni ci, którzy byli mężami zabijającymi. Prawda ekumeniczna wyjaśniła ten rozdział. I nie ma potrzeby, abyśmy w tej chwili komentowali z uwagi na czas. Ale chcemy tylko powiedzieć, że my mamy za zadanie wprowadzić symboliczny atrament, to znaczy prawdę, pochodzącą z literatury, to znaczy z kałamarza, do umysłów, to znaczy czuł.
ludu Bożego, znajdującego się właśnie w Babilonie Wielkim, by nie został porażony przez błądziciela, to znaczy przez męża z krążą zabijania. Nie jest naszym zadaniem interesować się szczególnie tymi, którzy są bezpiecznymi w Syjonie, zadowolonymi z siebie, obojętnymi, którzy nie płaczą, ani nawet nie uznają swego obecnego złego stanu. Ale my mamy szukać tych, którzy płaczą, tych, którzy mają złamane serca. My nie mamy łamać serc ludzkich. My nie mamy łamać serc nawet światowych ludzi o twardym usposobieniu. To nie jest nasze zadanie. My mamy zostawić ich Panu, aby Pan je łamał przy pomocy różnych kadań. I to jest pańska sprawa. Na nas nie nałożono obowiązku, by pocieszać tych, którzy nie płaczą. Także nie jest naszym zadaniem powodowanie specjalnych okazji do płaczu, by móc następnie pocieszać. Ale naszym zadaniem jest wyszukanie cichych, okrążonych w smutku, którzy uznali swe osobiste niedociągnięcia i słabości i którzy szukają ucieczki oraz wyzwolenia. Drodzy bracia i siostry, jak cudowne jest to poselstwo, którym lud Boży dysponuje. Drodzy bracia i siostry, czy Pan dał nam to poselstwo? Czy my posiadamy to poselstwo? Czy my mamy prawdę w naszych sercach? Czy my radujemy się tą prawdą? Czy jesteśmy napełnieni duchem tej prawdy? Czy Duch Pański jest w nas obficie? Czy ta prawda tak przepełnia nasze umysły i serca, że my możemy jej zatrzymać sami dla siebie? Czy ten Duch Pański uwidacznia się w każdym z nas? Czy jesteśmy posłuszni głosowi tej prawdy? Czy chcemy być tej pięknej i szlachetnej prawdzie posłuszni zawsze? Czy chcemy służyć naszemu Mistrzowi i naszemu Bogu nie tylko w tym życiu, ale przez całą wieczność, także w małym okresie, także w przyszłych wiekach? Czy chcemy, by Bóg był naszą skałą wieczną? Jak cudowne jest Słowo Boże. Jak cudowna jest pociecha Pisma. Jak wspaniałą rzeczą jest, że mamy tego wielkiego Boga, który jest naszym głównym pocieszycielem. Od Niego wszystko pochodzi. Jak cudowną jest rzeczą, że mamy naszego drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I że On jest wykonawcą tego pocieszenia dla nas wszystkich. Pocieszajmy jednym drugich. Pocieszajmy również świat tym cudownym poselstwem Ewangelii, którym sami zostaliśmy ubogaceni i którym sami zostaliśmy pocieszeni. Niechaj Bóg będzie błogosławiony na wieki. W Jezusie Chrystusie, Panu i Zbawicielu naszym.